jedna historia, jeden mecz może nadać klubowi przydomek na lata. Najwspanialszy dzień na świecie, 7 kwietnia 1957 roku. Panowie kapelusze z Gówta grają Rycerze Wiosny. To była drużyna złożona z takich bardzo skromnych chłopaków, za którymi stało jeszcze po 35-40 tysięcy ludzi, bo tyle wtedy chodziło na mecze UKS-u. Po raz pierwszy drużyna z Łodzi, z Okręgu Łódzkiego zdobyła Mistrzostwo Polski. Każdy fenomen, coś co nie pozostawia obojętnym, sprawia, że te legendy się tworzą. Kapelusze z głów, tak grają Rycerze Wiosny. Słynne słowa redaktora Jerzego Zmarzlika. Przydomek nadany po fenomenalnym meczu ŁKS-u z Górnikiem Zabrze. Urodziłem się w samo południe, wtedy, kiedy mój tata był w Zabrzu na tym meczu. Przegrywając 1-0 z faworytem, w dodatku grając w dziesiątkę od tam mniej więcej 30 minuty i nie dlatego, że jeden z piłkarzy ŁKS-u dostał czerwoną kartkę, tylko szedł z boiska z powodu kontuzji. ŁKS ten mecz wygrał 5-1. Ja już jako trzecie dziecko w mojej rodzinie krzyczałem: mama, tata, ŁKS. Sam sobie to mówiłem, że to na moją cześć, na moją rodzinę pokonali w Zabrzu, grając w dziesiątkę, Górnika 5-1. Czy wyobrażamy sobie, żeby dziś Robert Lewandowski grał w reprezentacji Polski, a w następnym tygodniu reprezentował Polskę w hokeju na lodzie? Hokeista, piłkarz. Do tego jeden z najlepszych trenerów w historii Łódzkiego Klubu Sportowego. Robi się postać jakaś unikalna, nawet nie na skalę Łodzi, ale na skalę całej Polski. Każdy, kto gra w ŁKS-ie, powinien znać to nazwisko. Władysław Król. Człowiek legenda. Mam nadzieję, że stadion, który zostanie niebawem wbudowany, będzie nosił imię pana Władysława. On objął ŁKS i on stworzył tak naprawdę wraz z tą grupą piłkarzy całą legendę Rycerzy Wiosny. Rok później ci Rycerze Wiosny zdobyli Mistrzostwo Polski. To, co fajne w tamtym czasie, wszystko kojarzyło się z Górnikiem Zabrze. Rozgromienie 5-1 ich w Zabrzu i w końcu remisowe zwycięstwo 0-0, które dało nam mistrzostwo. Ludzie oszaleli na punkcie tego klubu. Po powrocie do Łodzi, a to była niedziela, wieczór, kibice ŁKS-u przywitali ich jakimiś kwiatami, które kupili nie wiadomo od kogo, bo przecież nikt wtedy już nie handlował o tej porze. W tym czasie w Grand Hotelu nocował pan Kiepura. W pewnym momencie on myślał, że to na jego cześć i tyle łodzian przyszło. No myślę, że tam te 100 czy 200 osób przyszło na jego cześć, chciał zobaczyć tego śpiewaka, sosnowca tu w Łodzi, tak? A tu przyszło tysiące ludzi. Restauracje otworzono, ukraińscy tam jedli, ucztowali, a potem co chwila wychodzili do kibiców, którzy chcieli z nim świętować. Jakiś dentysta powiedział, że będzie im dbał o ich zęby za darmo. No i tysiące takich drobnych rzeczy, które no nie są niczym wielkim może, ale też pokazują, że ten klub no był bardzo ważny dla tego miasta. To miasto i ŁKS to jest nierozerwalna całość. Dla każdego z nas ŁKS jest czymś kompletnie innym, a jednocześnie gdzieś w głębi czujemy, że jest tym samym. Coś jest jednak w ŁKS-ie takiego, że ludzie się z tym identyfikują, no bo też jest duże grono zawodników, którzy nie są wychowankami ŁKS-u, a czują się ŁKS-iekami. Wchodząc na rozmowy, w ogóle nie myślałem o pieniądzach. Myślałem tylko o tym, żeby zagrać w tym klubie. Grzegorz Krysiak, ulubieniec publiczności. Ile macie baterii? Nikt prawdopodobnie się nie spodziewał, że ŁKS coś osiągnie, bo jednak no, nie byliśmy zawodnikami jakimiś stopu. Byli na tyle dumni i na tyle ambitni, że chcieli osiągnąć w piłce dużo. Przez tyle lat trenując, to też się wyrabia charakter. Jak jest się młodym, to się nabiera pewnych cech, no i zostaje się ŁKS-iakiem. My mieliśmy wygrać i zrobić przyjemność sobie, a zarazem kibicom. Zdobyliśmy upragniony tytuł Mistrza Polski. Po 40 latach świętowano tutaj. W zasadzie to była powtórka z 1958 roku. Tylko szkoda, że ten sukces był zmieniony na drobny.
Rok później byliśmy już przeciętniakiem ligowym, a dwa lata później musieliśmy poczuć smak spadku z Ekstraklasy. Zdołaliśmy jeszcze awansować do Ekstraklasy na jeden sezon, ale to też był awans tak naprawdę kredytowy. Tego typu zagrywki w piłce nożnej, jeśli nie zemszczą się od razu, momentalnie, to zemszczą się po latach. Ostatni mecz z Olimpią Grudziądz, garstka ludzi na trybunach. Żegnaliśmy pierwszą ligę w bardzo wąskim gronie. Kończyliśmy wtedy swój żywot. Większość z nas nie spodziewała się, że ŁKS-u może nie być. Mamy grać w Ekstraklasie i koniec. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy w pierwszej lidze w Niecieczy. Wygraliśmy ten mecz, pamiętam, 3-2. I pamiętam, że do kolegów powiedziałem słowa: słuchajcie, nigdy więcej przyjazdu na takie coś jak Nieciecza, nie ujmując oczywiście temu klubowi, tak? Jakie życie jest przewrotne. Minęło półtora roku, dwa sezony. Nieciecza awansuje do Ekstraklasy, a my jesteśmy w czwartej lidze. Jak ja bym wtedy chciał pojechać do Nieciecz? Sam upadek, no to po prostu pochodna przerostu ambicji nad możliwościami. Dopiero po upadku większość z nas sobie uświadomiła, że to do tego musiało dojść. Że to było wszystko na glinianych nogach. No to był dla nas prawie koniec świata, tak? Ludzie ŁKS-u nie mogą żyć bez ŁKS-u. Tak jakby ktoś z rodziny umarł. Myślę, że jeśli wtedy byśmy faktycznie tego nie odcięli i nie ruszyli od nowa, no to ŁKS w Ekstraklasie jeszcze przez długie lata by nie zagościł. Okres, no omal się nie zakończył tragedią, był swoistym oczyszczeniem. Pozwolił nam spokornieć, spojrzeć też inaczej na siebie, inaczej na swoją historię. No to była taka szkoła charakteru, która naprawdę została głęboko w każdym z nas i 10 razy przemyślimy, zanim wpadniemy w jakąś euforię i triumfalizm. To jest coś, czego się nie spodziewałem, że kiedykolwiek dojrzę do takiego czegoś, żeby powiedzieć, że no jak spadniemy, to po prostu będziemy grać w niższej lidze i walczyć o powrót do najwyższej. Najważniejsza rzecz w życiu, Łódzki Klub Sportowy, duma w większości łodzian, radość dla wielu. Gdy ci będzie źle, chodź na ŁKS, a wszystko co dobre będzie dopiero przed nami.